Gdy patrzymy teraz na to, jak gry wideo wyglądały na samym początku ich istnienia, trudno zareagować inaczej niż nieco ironicznym uśmieszkiem. Niesamowicie prymitywne i zacofane z obecnego punktu widzenia, proste gierki. Sterowanie oparte na trzech klawiszach, kineskopowe migające monitory, obraz składający się z kilku pikseli, a mimo to ówcześni gracze byli zachwyceni. Nie żałowali, że nie mają fotorealistycznej grafiki, bo nie przypuszczali, że taka się kiedykolwiek pojawi. To, co mamy obecnie, wydaje nam się być czymś niesamowicie zaawansowanym. Ekrany stały się płaskie, rozdzielczość obrazu na tyle wysoka, że nie sposób dostrzec pojedyncze piksele. A mimo to jestem przekonany, że za kolejne 20 lat będziemy się śmiać na wspomnienie dzisiejszych gier wideo. To, co obecnie jest dla nas szczytem możliwości technologicznych, za 20 lat będzie koszmarnie prymitywnym, prostym do bólu wspomnieniem dawnych czasów. Będziemy się zastanawiać, jak mogło nas kręcić gapienie się w płaski monitor i sterowanie za pomocą zwykłej klawiatury i myszki. Jak więc będą wyglądały gry wideo przyszłości? Tego nie wiemy, natomiast możemy sobie spróbować to wyobrazić. Nie będę się tutaj skupiał na pierdółkach typu za 10 lat będziemy grać w rozdzielczości 8K, a grafika będzie prawie fotorealistyczna. Taki postęp jest oczywisty. Spróbujmy spojrzeć na temat w nieco szerszej perspektywie czasu. Warto zadać sobie pytanie, w jakim kierunku gry wideo zmierzają od niemal samego początku istnienia branży. Moim zdaniem dążymy do osiągnięcia maksymalnego poziomu immersji, czyli realnego wejścia w świat gry. Na początku było kilka pikseli, potem prosta grafika 3D. W końcu pierwsze FPS-y pozwalające nam spojrzeć na świat gry oczami bohatera. To był przełom, ale musicie przyznać, że jest to jednak dość marna imitacja rzeczywistości, bo jedyne bodźce, jakie otrzymujemy, to obraz wyświetlany na niedużym, płaskim monitorze i dźwięki wydobywające się z głośników. Grafika jest coraz ładniejsza, być może za jakiś czas stanie się fotorealistyczna, ale wtedy gry wideo będą raczej przypominały interaktywne filmy niż wirtualną rzeczywistość, w której to my bezpośrednio się znajdziemy. Dzisiaj po prostu nie da się zapomnieć, że siedzimy we własnym pokoju i klikamy myszką. Jakiś czas temu zaczęła się nieśmiała i póki co powolna rewolucja. Niedawno otrzymaliśmy Kinecta od Microsoftu i PlayStation Move od Sony. Gra bez żadnego kontrolera? Świetna wizja, natomiast ta technologia była niestety zbyt niedoskonała. Działało to fatalnie, powiedzmy sobie szczerze. Obecnie dość dużo mówi się o różnych goglach typu Oculus Rift, które mają nam pozwolić w bardziej przekonujący sposób spojrzeć na świat oczami bohatera. Moim zdaniem to może być rewolucja na miarę pierwszych FPS-ów. W sumie to po prostu kolejny etap w rozwoju tego samego pomysłu. Nie będę dokładnie opowiadał, na jakiej zasadzie to działa, bo wszyscy się pewnie mniej więcej orientują. Oczywiście to dopiero początek, na pewno nie jest to docelowa wersja tej technologii. Sprzęt na bank ulegnie kiedyś miniaturyzacji, a twórcy poradzą sobie też z innymi wadami projektu. Być może za 15 lat będziemy grali w ten sposób. Wielkie gogle, wielokierunkowa bieżnia i imitacja karabinu w rękach. Ciekawy pomysł, ale wciąż nie jest to to, do czego dążymy. Wyższy poziom imersji, ale wciąż nie maksymalny. Ciekawie zapowiada się również rozwój tak zwanej rzeczywistości rozszerzonej. W skrócie chodzi o to, że twórcy nie kreują nowego świata, tylko wykorzystują i rozbudowują ten, który nas otacza. Wyobraźcie sobie, że zakładacie specjalne okulary, nadlatuje statek UFO i wyskakuje z niego 20 kosmitów. Zdejmujecie okulary i wszystko znika. Potencjał jest gigantyczny. Drużynowy deathmatch z kumplami na szkolnej przerwie? Proszę bardzo. Gry środowiskowe polegające na rozwiązywaniu zagadek, szukanie wirtualnych przedmiotów ukrytych w waszym mieście. Do tego wydaje mi się, że ta technologia może się pojawić szybciej niż się spodziewamy. Na pewno słyszeliście o Google Glass, okularach wyświetlających nam przed oczami najróżniejsze informacje. Taka nowa wersja smartfona. Gadżet ten został jakiś czas temu wycofany ze sprzedaży, ponieważ nie działał najlepiej. Jestem jednak przekonany, że podobne okulary powrócą kiedyś na rynek, gdy technologia zostanie odpowiednio dopracowana i rozbudowana. Tak jak mówiłem, potencjał jest ogromny. Jaki więc będzie finalny etap rozwoju gier wideo? Matrix. Tak, mówię absolutnie serio i wierzę, że kiedyś technologia osiągnie taki poziom, że będzie to możliwe. Nie wiem w jaki sposób, nie znam się na tym, stawiam, że za pomocą jakichś fal stymulujących nasz mózg, nieistotne. Chodzi o efekt. Gry wideo będą czymś w rodzaju interaktywnego snu zaprojektowanego w dużej mierze przez deweloperów. Nie będzie potrzebny żaden ekran, głośniki, bo wszystkie bodźce będą trafiały bezpośrednio tu.
i będą dzięki temu nieprawdopodobnie realistyczne. Z drugiej strony zaraz pojawią się głosy, że gry wideo nie powinny być realistyczne, bo to tylko rozrywka. Gry mają być odskocznią od rzeczywistości, chcemy biegać po wodzie, strzelać laserami z oczu, generalnie ratować świat. Ale pomyślcie, nie zdarzyło wam się kiedyś latać we śnie? Przypomnijcie sobie, jakie cuda mógł wyprawiać w Matrixie Neo. W czym więc problem, abyśmy takie niezwykłe umiejętności zyskali w grach, a jednocześnie wcielili się w skórę głównego bohatera? Wyobraźcie sobie, że odpalacie którąś z kolei edycję UFC, wchodzicie do klatki z John Jonesem i wygrywacie przez knockout. Wy, nie jakaś sterowana przez was wyświetlana na ekranie postać. Co z tego, że tak naprawdę nie potraficie się bić? W rzeczywistości wirtualnej potraficie i zostajecie mistrzem UFC. Albo w FIFA lądujecie na boisku razem z Cristiano Ronaldo, rozgrywacie wspólnie piękną akcję, którą kończycie strzałem przewrotką, a potem przybijacie piątkę z Sergio Ramosem. Brzmi nieźle, prawda? Jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę, że każda z wirtualnych postaci będzie obdarzona prawdziwą sztuczną inteligencją, zdolną rozmawiać, uczyć się, sami pomyślcie, jakie to daje możliwości. Czy to, o czym opowiadam, jest możliwe do osiągnięcia? W przyszłości myślę, że tak. Moc obliczeniowa komputerów rośnie bardzo szybko. Coraz więcej wiemy o ludzkim organizmie. Podejrzewam, że taka technologia nie zostanie stworzona przez producentów sprzętu dla graczy, ale raczej jako projekt wojskowy albo medyczny, a następnie zostanie po prostu wykorzystana przez twórców gier. Kto 200 lat temu myślał, że będzie można swobodnie rozmawiać z osobą odległą o 500 km za pomocą internetu? Kto w ogóle myślał wtedy o internecie? Kto w XVIII wieku marzył o lądowaniu na Księżycu? Wirtualna rzeczywistość, o której mówię, nie wydaje się być przy tym tak bardzo odległa i nierealna.